Ciężarówka stanęła w miejscu. Nie ma to jak w domu, robaczku. Kolba pistoletu wbiła się w moje posiniaczone żebra i upadłem na chodnik. Krew i śluz spłynęły mi do ust i splunąłem przez zaciśnięte zęby. Wnętrze worka śmierdziało zgniłym mięsem, jakbym był w swoim własnym małym królestwie śmierci. Na nogi! Dłonie w rękawiczkach ścisnęły mój złamany obojczyk i podniosły mnie do pionu. Syknąłem i zwymiotowałem czymś, co smakowało jak zardzewiałe żelazo. Wlokłem się po chodniku. Kajdany na opuchniętych kostkach i nadgarstkach pozwalały mi tylko na kilka centymetrów ruchu. W worku była dziura i mogłem dostrzec kilka rzeczy. Jasne światła, wieże strażnicze, uzbrojonych żołnierzy z psami. Kilkanaście metrów przede mną szedł mężczyzna w meloniku w kierunku dużych, dwuskrzydłowych drzwi. Otworzyły się, a strażnicy wewnątrz zasalutowali. Kolba pistoletu uderzyła mnie ponownie i przyspieszyłem. Przekraczając próg, mogłem odczytać, co było na nich napisane. DRS 117. Stałem nagi w pomieszczeniu oświetlonym lampami fluorescencyjnymi, podczas gdy strażnik oblewał mnie lodowatą wodą. Zakręcił wąż i zaśmiał się z mojej drżącej postaci. Szczurek ze ścieków, powiedział i rzucił mi pomarańczowy kombinezon. Zaprowadzono mnie do celi wielkości szafy i wepchnięto do środka. Ciężkie drzwi zatrzasnęły się, a ja rozejrzałem się dookoła. Pomieszczenie było całkowicie puste, za wyjątkiem kamiennej toalety w rogu i czterech kamer na suficie. Usiadłem na zimnej, metalowej podłodze i ułożyłem głowę między kolanami. Nie siadać. Odezwał się skądś głos, a moim ciałem wstrząsnął ból. Przez podłogę przebiegł prąd, a ja z trudem podniosłem się na nogi. Stałem. Chodziłem. Znów stałem. Przez, jak mi się zdawało, kilka godzin. Próbowałem oprzeć się o ścianę, ale podłoga znów mnie raziła. Stopy mi zdrętwiały. Zataczałem się i kołysałem, walcząc o utrzymanie równowagi. W końcu nogi się pode mną ugięły i upadłem na ziemię. Przygotowałem się na ból. Drzwi się otworzyły. Chcecie widzieć? Dwóch strażników poprowadziło mnie przez labirynt jasno oświetlonych korytarzy. Mężczyźni w fartuchach laboratoryjnych i mundurach wojskowych krzątali się po całym obiekcie. Kiedy mnie mijali, ich wzrok kierował się w dół, unikając mojego spojrzenia. Doszliśmy do długiego korytarza z drzwiami na samym końcu. Gdy się zbliżyliśmy, zobaczyłem kolejnego mężczyznę w pomarańczowym stroju, otoczonego przez własnych strażników. Mój wzrok był zamglony i zniekształcony, ale było w nim coś znajomego. Zmrużyłem oczy i skupiłem się, gdy podszedł bliżej. Brian. O mój Boże, Brian, wszystko w porządku? Krzyknąłem, gdy się mijaliśmy. Podniósł głowę i przyjrzałem mu się dokładnie. Jego twarz była obwisła i pusta, pokryta siniakami i świeżymi bliznami. Jego usta były białe i popękane, a część ucha została oderwana. Ale to jego oczy mnie przeraziły. Ciemne i pozbawione duszy. Oczy rozbitego człowieka. Patrzył przeze mnie zamiast na mnie, a potem odwrócił głowę.
Strażnicy popchnęli mnie do przodu. Weszliśmy do niewielkiego pomieszczenia, gdzie przywiązano mnie do metalowego krzesła. Mężczyzna w meloniku stał odwrócony do mnie plecami, twarzą do ściany. Zapadła długa cisza. Ludzkie zwierzę, powiedział. To niezwykłe stworzenie. Nie ze względu na swoją inteligencję, spryt, pomysłowość, czy inne wymyślone cechy, które sam sobie chwali. Nie. Ludzkie zwierzę jest niezwykłe z jednego i tylko jednego powodu. Jego zdolności do oszukiwania samego siebie. W szczególności jego zdolności do udawania, że nie jest zwierzęciem. Wyobraża sobie, że jest ponad światem przyrody, oddzielony od niego. Tworzy fikcję praw i moralności, aby przekonać samego siebie, że jest istotą bliższą bogom niż plugawej ziemi. Ale człowiek nie jest stworzony z powietrza. Jest zrobiony z mięsa i krzyczy, gdy to mięso jest mu wyrywane. Tchórzy, gdy mu się grozi i jęczy, gdy się go bije. Człowiek jest zwierzęciem jak każde inne, a zwierzętami rządzi tylko jedno prawo. Prawo silniejszego do panowania nad słabszym. Odwrócił się. Jego blada, pomarszczona twarz wyglądałaby krucho, gdyby nie szaleńczy ogień za jego oczami. Sprawiłeś nam wiele kłopotów, młody człowieku, powiedział, kaszląc w chusteczkę. Nie lubię marnować czasu. A ty nam zmarnowałeś go sporo. Gdzie jest Lafarge? Zapytałem. Uśmiechnął się. Lafarge nigdy nie przestał dla nas pracować. Po prostu przestał odbierać wypłatę. Jego zadaniem było znalezienie słabych punktów operacji i wywiązał się z niego znakomicie. Nawet jeśli nie zdawał sobie sprawy, że w ten sposób nam pomaga. Kiedy dowiemy się, jak działa pigułka, będziemy mogli opracować następną generację Stingrayów, aby nic nie mogło nas powstrzymać. Oczywiście mamy jeszcze trochę badań do przeprowadzenia, ale dowiemy się wszystkiego, czego potrzebujemy, gdy tylko przeprowadzimy sekcję jego mózgu. Próbowałem uwolnić się z krzesła, ale pasy trzymały mnie mocno. Ty skurwysynu! Krzyknąłem. Podszedł do mnie i przyjrzał się mojej twarzy. Proszę, mów mi, Dreiser. W najbliższych dniach będziemy bardzo ściśle współpracować. Działanie pigułki wciąż cię chroni, ale to równie dobrze. Będę to robił w staroświecki sposób. Gestem wskazał na jednego ze strażników i wziął od niego gumową pałkę. Uniósł ją nad głowę i uderzył nią w moją lewą rękę. Kości pękły, a tępy ból przeszył moje ramię. Zacisnąłem szczękę. Nie miałem zamiaru krzyczeć. Uderzył mnie w usta, a zęby posypały się na kamienną posadzkę. Uderzył mnie w kolano, a trzask rozległ się w moim udzie. Ale nie dałem mu satysfakcji. Dyszałem ciężko. Tylko na tyle ci stać? Powiedziałem. Uśmiechnął się. Doskonale. Naprawdę doskonale. Wiedziałem, że jest w tobie coś wyjątkowego.
Gestem wskazał na strażników. Na razie to wszystko. Zabierzcie go. Strażnicy odpięli mnie i podnieśli. Kuśtykałem do drzwi. Gdy opuściliśmy pokój, Dreiser zawołał do strażników. Wyślijcie jego przyjaciela na następną sesję. Obudził mnie przeszywający, ostry impuls elektryczny. Zemdlałem, choć nie byłem pewien na jak długo. Zerwałem się na nogi, gdy strażnicy weszli, by mnie zabrać. Położyli mnie na metalowym stole i przypięli pasami. Dreiser usiadł obok mnie, delikatnie przeczesując dłonią moje włosy. Przyłożył chusteczkę do ust i kaszlał przez kilka sekund. Faza pierwsza była najtrudniejsza, powiedział w końcu. Nauka była wiele lat do tyłu w stosunku do tego, czego potrzebowaliśmy, a najbardziej błyskotliwe umysły nie były zbyt entuzjastycznie nastawione do celów projektu. W dzisiejszych czasach możemy skierować na nich Stingraya i zmusić ich do zrobienia tego, co chcemy. Ale kiedyś musieliśmy używać bardziej tradycyjnych metod. Zanurzył małą igłę w naczyniu z przezroczystym płynem i wbił mi ją w ramię. Ogień buchnął w moich żyłach, a całe ciało zapłonęło w oszałamiającej agonii. Moje dłonie drżały, uderzając w stół, aż pękały mi paznokcie. Po całej wieczności wrzasków i udręki ból ustąpił. W porównaniu z pierwszą, faza druga była stosunkowo prosta, powiedział Dreiser. Nasi pierwsi agenci byli ekspertami w dziedzinie ludzkiej psychologii, ale szybko przekonaliśmy się, że była niepotrzebna. Jak już mówiłem, ludzie to zwierzęta. Kiedy są głodni, jedzą. Kiedy się boją, uciekają. Kiedy są źli, zabijają. Jeśli wiesz, jakie przyciski nacisnąć, możesz sprawić, że zrobią, co tylko zechcesz. Bodziec powiedział, podnosząc kolejną igłę. Reakcja. Wbił mi ją w ramię i znów poczułem drut kolczasty w żyłach. Moje widzenie pociemniało na brzegach, a pokój zaczął się oddalać. Myślałem, że umieram, dopóki zimna woda nie ochlapała mi twarzy, przywracając mnie do rzeczywistości. Nie, nie potrzebowaliśmy ekspertów, powiedział Dreiser. Potrzebowaliśmy tylko ludzi z odwagą, by pociągnąć za spust. Oczywiście projekt był wciąż daleki od ukończenia. Wciąż istniała możliwość powstania masowego buntu, zbyt dużego, byśmy mogli go opanować. Wciąż dręczył nas ten sam problem, który wprawiał w irytację przywódców od czasów Cezara. Jak raz na zawsze złamać ducha tłumu? Byliśmy zdeterminowani, by przejść naprzód, dopóki nie rozwiążemy ostatecznego równania historycznego. Moje usta poruszyły się do szeptu. Dreiser pochylił się i przyłożył ucho do moich ust, gdy usiłowałem wydobyć z siebie jakikolwiek dźwięk. W końcu udało mi się wydusić z siebie kilka zdławionych słów. Czym jest faza trzecia? Dreiser roześmiał się, przygotowując kolejną igłę. Mój umysł powrócił z próżni i powoli odzyskiwałem zmysły. Znów byłem przywiązany do krzesła, siedząc pod kałużą światła w ciemnym pokoju. Gdy mgła przed moimi oczami się przerzedziła, stałem się ledwie świadomy obecności innej osoby w pokoju.
Przepraszam, kochanie. Podniosłem głowę. Lindsay? Zawołałem. Lindsay, gdzie jesteś? Kulejąc, weszła w krąg światła. Jej głowa była ogolona na łyso, a przez skórę głowy biegła poszarpana blizna. Rękę miała w gipsie, a jej lewa stopa była skręcona i wygięta. Jezu, Lindsay! Powiedziałem łzawiąc. Proszę, uwierz mi. Nigdy nie chciałem cię skrzywdzić. Dreiser, ten pieprzony potwór, on to robi. Robi to wszystko. O Boże, Lindsay, tak się cieszę, że żyjesz. Przysunęła się bliżej. Jej oczy były miękkie i smutne. Delikatnie dotknęła mojego policzka. Tak mi przykro, powiedziała. W porządku, Lindsay. Mi też jest przykro. Wiem, że to nie byłaś ty. Wiem, że to Dreiser był tym, który... Potrząsnęła głową. Nie, kochanie. Przykro mi, że już cię nie kocham. Co? Dreiser wyszedł z cienia. Nie masz nic, czego nie moglibyśmy ci odebrać, powiedział. Rozumiesz? Wszystko, co posiadasz. Wszyscy, których kochasz. Nawet to, co jest w twojej głowie, jest nasze. I możemy to zabrać lub zostawić. Przejechał palcem po karku dziewczyny. Zamknęła oczy i jęknęła cicho. Będę ci zabierał rzeczy tak długo, jak długo będziesz ze mną walczyć, powiedział. Rozbiorę cię do zera, jeśli będę musiał. Będę cię rzeźbił tak długo, aż znajdę twoją duszę i rozbiję ją na kawałki. A potem, gdy będziesz już całkowicie pusty, będę miał dla ciebie ostatnie zadanie. Jego poplamione dłonie przejechały po jej ramionach, a ona westchnęła. Potrząsnąłem głową. Lindsay, posłuchaj mnie. Musisz z tym walczyć. W tej chwili to nie ty. On jest w twoim umyśle. Zmusza cię do robienia rzeczy, których nie chcesz robić. Dreiser uśmiechał się do mnie, gdy rozpinał jej sukienkę. Z pewnością wygląda, jakby tego chciała. Prawda? Kazał mi patrzeć. Stałem w mojej celi. Próbuje mnie złamać, pomyślałem. Nie chcę informacji, nawet gdybym miał jakieś do przekazania. Nie. On chce podbić mój umysł. I chce to zrobić bez Stingraya. Chce zredukować mnie do poziomu żałosnego śmiecia. A kiedy będę całować jego stopy i błagać o litość, dopiero wtedy mnie zabije. Cóż, nie zamierzam na to pozwolić. Może torturować mnie aż do granicy śmierci, a ja, ostatkiem sił, napluję mu w jego pieprzoną twarz. Jeśli mnie zabije, zrobi to wiedząc, że przeciwstawiałem mu się do końca. A jeśli ja mogę to zrobić, inni też mogą. Jesteśmy tacy sami, ty i ja, powiedział Dreiser, popychając mnie korytarzami na wózku inwalidzkim. Zadrwiłem. Nie jestem taki jak ty. Naprawdę? Kontrola umysłu nie jest niczym nowym. Organizacje na całym świecie praktykują ją od wieków, choć w prymitywnych formach. Wojna psychologiczna, pranie mózgu, propaganda. A ty, mój chłopcze, jesteś urodzonym propagandzistą. A może myślisz, że tego nie widzieliśmy? Podał mi tablet z otwartą przeglądarką internetową. Spojrzałem na górę strony.
Operacja Stingray wchodzi w życie. Niech Bóg ma nas w swojej opiece. To było dość zabawne, powiedział. Rozpowszechniłeś swoją historię do publicznego wglądu, wierząc, że zadajesz wielki cios na rzecz wolności. Myślałeś, że uda ci się zmobilizować czytelników do działania i wywołać masowy ruch, który nas obali. Wierzyłeś, że zmienisz świat. Skręcił za róg i poprowadził mnie długim korytarzem. Na końcu znajdowały się gigantyczne stalowe drzwi strzeżone przez dwóch uzbrojonych strażników. Na drzwiach wydrukowano wielkimi, pogrubionymi literami napis: Rozwój fazy trzeciej. Nadszedł czas, abyś to zobaczył, powiedział Dreiser. Drzwi otworzyły się i weszliśmy do masywnego pomieszczenia w kształcie kopuły z podestem na środku. Na podwyższeniu znajdowało się półkole klawiatur i paneli kontrolnych. Rozejrzałem się i zobaczyłem, że wewnętrzna powierzchnia kopuły pokryta była setkami czarnych ekranów. Dreiser wszedł na podest i nacisnął klawisz. Jeden z monitorów zaświecił się. Pokazywał młodą kobietę wpatrującą się w ekran i nakładającą makijaż. Słyszalny był delikatny damski głos. Mówiła szybkimi, urywanymi fragmentami zdań i opowiadała o swoich zajęciach, matce, praniu i programie telewizyjnym jednocześnie. Obraz był dziwny. Był wyraźny w centrum, ale rozmyty na krawędziach. Co kilka sekund migotał. Nagle obraz przesunął się w dół, ukazując umywalkę w łazience. Ręka podniosła tubkę szminki, a obraz przesunął się z powrotem w górę. Kobieta zaczęła nakładać szminkę. Zdałem sobie sprawę, że patrzyła w lustro w łazience. Czy miała na sobie kamerę? To było prawie tak, jakbym patrzył przez nią. Sapnąłem, gdy zdałem sobie sprawę z tego, co widzę. Dreiser uśmiechnął się. Pierwsza generacja Stingrayów była dość ograniczona, powiedział. Pozwalały nam przesyłać polecenia i niewiele więcej. Ale najnowsze wersje to cuda innowacji technologicznej. Teraz możemy nie tylko przesyłać, co nam się podoba, ale także obserwować i manipulować całą aktywnością mózgu. Wpisał polecenie na klawiaturze. Kobieta spojrzała w lustro i jej wyraz twarzy stężał. Jej głos stał się ponury i udręczony. Powiedziała, że nienawidzi siebie, że jej życie jest bolesne i bezsensowne, że zawsze będzie sama. Twarz kobiety wykrzywiła się, a plama pary rozmazała obraz. Spojrzała na żyletkę. Podniosła ją powoli drżącymi rękoma i przyłożyła do nadgarstka. Wyobraź sobie, zaczął Dreiser, gdy monitor zamigotał na biało. Anteny Stingray, pokrywające każdy centymetr globu. Wyobraź sobie niezliczone umysły, będące do naszej dyspozycji, gotowe i skłonne do wykonywania dowolnych poleceń. Wyobraź sobie całkowitą wszechwiedzę i wszechmoc nad całą ludzkością z tej właśnie platformy. Czym jest faza trzecia? Mój drogi chłopcze, faza trzecia to nic innego jak moc Boga. Dotknął klawisza i cała kopuła monitorów rozświetliła się. Spojrzałem oczami ludzi z całego świata. Mężczyzny robiącego zakupy na zatłoczonym targu. Lekarza wykonującego operację. Kobiety jadącej rowerem po pustynnym szlaku.
pilota myśliwca w przestworzach. Niemowlaka leżącego w łóżeczku. Wierzysz, że możesz poprowadzić ludzi do rewolucji przeciwko nam? Zapytał Dreiser. Powiedz mi, co zrobisz, gdy będziemy mieli 6 miliardów kamer, pokazujących nam wszystko, co chcemy zobaczyć? Kiedy każda żywa istota będzie nam służyć, a jej myśli staną się narzędziami, których użyjemy do wyegzekwowania naszej woli. Co zrobisz, gdy jednym naciśnięciem klawisza usuniemy z ludzkiej pamięci słowo opór? Stałem w białym pokoju. Świat był gęsty i zniekształcony, jakbym był pod wodą. Czy śniłem? Brian siedział na podłodze przy przeciwległej ścianie. Miał opuszczoną głowę, a dłonie oplecione wokół karku. Zawołałem go, ale dźwięk zniknął w powietrzu. Podbiegłem do niego. Moje ruchy były powolne i ociężałe, a ciało bolało. Zawołałem ponownie. Musiałem go ostrzec przed trzecią fazą i niebezpieczeństwem, przed którym stoi świat. W końcu do niego dotarłem, a on spojrzał w górę. Jego oczy były całkowicie czarne, a na twarzy widniało połączenie strachu i bólu. Wrzasnął jak przestraszone zwierzę i uciekł na czworakach. Kulił się w kącie pokoju i krzyczał. Głos Dreisera szepnął mi do ucha. Zwierzęta, powiedział. Podszedłem do Briana i błagałem go, żeby się z tego wyrwał. Szukałem w jego oczach jakichkolwiek śladów świadomości czy inteligencji. Jakiegokolwiek śladu mojego najlepszego przyjaciela. Ale w jego oczach nie było pierwotnego strachu czy bezmyślnego wzroku zwierzęcia w niebezpieczeństwie. Spojrzenie w jego oczach było dla mnie jak uderzenie młotem prosto w serce. Został złamany. Już go nie było. Jesteś sam, powiedział Dreiser. Opadłem na podłogę. Byłem sam. Całkowicie, beznadziejnie samotny. Dreiser miał rację. Odebrał mi wszystko. I wszystkich, na których mi zależało. Każdą nadzieję, jaką miałem. Wszystko. Nie wszystko. Została mi jedna rzecz. Miałem wściekłość, która paliła mnie w piersi, kiedy pomyślałem o jego twarzy. Oczami wyobraźni widziałem obraz jego zakrwawionych zwłok niczym mandale. Miałem swoją nienawiść. Znalazłbym jakiś sposób, żeby się na nim zemścić. A gdybym nie mógł, to zabijałbym go za każdym razem, gdy zamykam oczy. To była jedyna rzecz, której nie mógł mi odebrać. Jedyna rzecz, która będzie moja na zawsze. Nasz czas dobiegł końca, powiedział Dreiser. Usiedliśmy naprzeciwko siebie, oddzieleni małym, metalowym stołem. Moje ciało było osłabione i drżało, ale zmusiłem się do utrzymania na nim wzroku. Zakaszlał i nacharczał na chusteczkę, a kiedy odsunął ją od ust, zobaczyłem na niej czerwonawą maść. Nie mogę cię złamać, powiedział. Próbowałem wszystkiego, co miałem do dyspozycji, ale nadal mi się sprzeciwiasz. Pozostali się złamali. Twoja kochanka, twój przyjaciel, nawet Lafarge
w końcu błagał o życie. Ale bez względu na to, co ci zrobię, to tylko wzmacnia twoją determinację. Widzę w twoich oczach, że twoja furia nie może zostać wygaszona. To cię podtrzymuje. Utrzymuje cię w całości. Pochylił się do przodu. Ale złość to kłamstwo, mój chłopcze. Sprawia, że czujesz się silny w chwilach, gdy jesteś najbardziej słaby. Nie. Nadszedł czas, abyś dowiedział się czegoś o prawdziwej naturze władzy. Wyciągnął pistolet z kabury na biodrze i położył go na stole. Śmiałem się pomimo bolących żeber. To wszystko. Zabijesz mnie. Nie krępuj się. Ale zrób to, wiedząc, że mnie nie pokonasz, ty draniu. Dreiser uśmiechnął się i potrząsnął głową. Źle mnie zrozumiałeś, synu. To nie jest egzekucja. To jest rozmowa o pracę. Wstał i podszedł do mnie. Odpiął pasy na moich nadgarstkach i usiadł z powrotem. Ludzkie zwierzę jest słabe, powiedział. Słabe ciało, słaby umysł. A przede wszystkim słaba wola. Opowiada sobie bajki o niezłomnej sile ludzkiego ducha, ponieważ w głębi serca wstydzi się swojej słabości. Wie, że rozpadnie się, jeśli zostanie poddany najmniejszemu naciskowi. Wyciągnąłem dłonie z pasów i potarłem nadgarstki. Ale ty, mój chłopcze, jesteś inny. Od samego początku widziałem w tobie potencjał. Ducha wojownika. Zaciekły instynkt przetrwania. Żelazną wolę, która może wytrzymać każdą próbę jej zniszczenia. Położyłem ręce na stole. Właśnie takiego rodzaju cech szukałem w moim następcy. Spojrzałem na pistolet. Jestem stary. Z biegiem czasu ta praca zbiera swoje żniwo. I nie mam dość siły, aby doczekać zakończenia fazy trzeciej. Stoimy u progu nowego dnia i potrzebujemy przywódcy, który będzie miał siłę, aby poprowadzić gatunek do przodu. Triumfalnie, ku czekającej go chwale. Dotknąłem pistoletu drżącą ręką. Pasożyty w tym ośrodku są bezwartościowe. Klakierzy i biurokraci. Bezkręgowe robaki, które nie mogły sprawować prawdziwej władzy bez instrukcji mówiącej im, jak to zrobić. Nie. Potrzebujemy króla Boga. Faraona. Kogoś z wizją i wolą panowania nad wzburzonymi tłumami, niczym Posejdon nad morzami. Poczułem ciepło rękojeści pod moim dotykiem. Kogoś, kto wie, jak zabijać bez litości. Zacisnąłem dłoń na uchwycie. Wszyscy wielcy ludzie mają cnotę, której trzymają się ponad wszystko inne. Dla niektórych to honor, dla niektórych to miłość, dla ciebie to zemsta. Będziesz Bogiem Starego Testamentu, rzucającym karę na niegodziwych w ogniu oczyszczającym. Twoja nienawiść oświetli drogę. Podniosłem pistolet. To miłe uczucie, prawda? Moc. Wyobraź sobie, że masz taką władzę nad miliardami. Takie jest twoje przeznaczenie, mój chłopcze.
To właśnie cię czeka. Lufą pistoletu dotknąłem jego czoła. Tak, otóż to. Teraz pamiętam. Pamiętam pierwszy smak władzy, jaki miałem nad drugim człowiekiem. Odciągnąłem kurek. Miałem dokładnie taki sam wzrok jak ty teraz. Mój uchwyt był pewny i spokojny. To samo spojrzenie. To niesamowite, jak prysznic, golenie i filet mignon mogą zmienić twoje spojrzenie na życie. Podniosłem wzrok znad panelu kontrolnego fazy trzeciej na czarne monitory. Sięgnąłem zabandażowaną ręką do kontrolek. Lekarze opatrzyli mnie i wstrzyknęli coś, co złagodziło ból w moim połamanym ciele. Potem kazałem wrzucić ich do więzień. Razem z połową placówki. Każdy, kto chociaż spojrzał na mnie, gdy byłem w areszcie, otrzymał ważną lekcję na temat lojalności. Technicy pracowali nad Brianem i Lindsay, próbując zrekonstruować ich umysły z papki, do której sprowadził je Dreiser. Robili postępy chociaż. Minęło trochę czasu, zanim osiągnęli pełną sprawność umysłową. Zapytali mnie, czy chcę, żeby wróciły do poprzedniego stanu, czy też chcę wprowadzić jakieś ulepszenia. Takie, jakie były. W większości, powiedziałem. Może uczynić Briana mniej zgryźliwym i dać Lindsay więcej poczucia humoru. I oboje chyba powinni stracić wszelkie negatywne skojarzenia, jakie mogą mieć z projektem. Teraz, gdy wszystko się zmieniło. Dotknąłem panelu sterowania i monitory się zaświeciły. Dreiser się mylił. Udowodnię to. Faza trzecia to niesamowite narzędzie. Narzędzie, które można wykorzystać do poprawy losu całej ludzkości. Mógłbym raz na zawsze położyć kres wojnie, biedzie i cierpieniu. Mógłbym poprowadzić nas do raju, doskonałego świata wolnego od niedostatku, strachu, śmierci lub jakichkolwiek myśli, które mogłyby powodować ból. Dreiser chciał go wykorzystać do zła, ale ja zmienię świat na lepszy. Mylił się. Nie jestem tak jak on. Ani trochę. Spojrzałem na monitory. Rzędy dusz gotowych i czekających na moje polecenie. Rozejrzałem się wokół siebie i uśmiechnąłem się.